Włodarze wszystkich gmin z terenu powiatu konińskiego spotkali się na kolejnym konwencie wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej, aby omówić kilka ważnych kwestii. Najpierw jednak Andrzej Obalski ze Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Mechanicznych, Cywilnych i Wojskowych Zajezdnia zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania 104. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rozpocznie się ona we wtorek 27 grudnia o godzinie 7:30 mszą w intencji bohaterów Wielkopolski w Licheńskiej Bazylice. Potem nastąpi przejazd przez Konin do Poznania, gdzie odbędą się główne uroczystości. O zadaniach Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie natomiast opowiadał komendant podpułkownik Adam Nawrocki. Po omówieniu spraw bieżących zgłaszanych przez samorządowców przyszedł czas na świąteczny akcent. Potem wraz z proboszczem parafii w Sadlnie, księdzem Krzysztofem Antczakiem, wszyscy odmówili modlitwę. Stada, nagle ukazał im się anioł Pana i chwała Pana zewsząd ich oświeciła. Nie mogło także zabraknąć opłatka i bożonarodzeniowych życzeń. Życzę spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia i oderwania się od tych wszystkich obowiązków na nowy, nadchodzący 2023 rok, żeby był lepszy, bardziej spokojny, żeby w końcu na świecie zapanował pokój, a my jako samorządowcy w związku z tymi wszystkimi epidemiami, tym konfliktem zbrojnym, mieli mniej problemów, bo w ostatnim czasie było szereg nowych zadań, które w tym roku wcielaliśmy w życie, a których wcześniej nie robiliśmy, czy to ze względu na epidemię COVID-19, czy to ze względu na konflikt na Ukrainę. Mam nadzieję, że 2023 rok pod tym względem przyniesie nam więcej takiego spokoju i radości, satysfakcji spełnionej służby wobec mieszkańców, czego sobie i wszystkim samorządowcom obecnym na konwencie w całej aglomeracji konińskiej bym życzył. Po części oficjalnej zaproszeni samorządowcy i inni goście zasiedli do wigilijnego poczęstunku.